tymi finansami w związkach Polaków, zwłaszcza tych młodych w wieku 18 do 35 lat, jest bardzo różnie. No, teoretycznie deklarujemy, że oboje partnerzy powinni być odpowiedzialni za finanse w związku i tak na tą opcję wskazuje 63% naszych badanych. W tym samym czasie 58% twierdzi, że oczywiście fajnie jest, kiedy za finanse w związku odpowiedzialne są dwie osoby, ale bardzo dobrze jest też wtedy, gdy każdy z partnerów ma swoje własne finanse, którymi dysponuje według swojego uznania i do którego nie mają dostępu partnerzy. Tak samo jest z oszczędnościami. 53% naszych respondentów twierdzi, że posiada oszczędności razem z partnerem lub partnerką, ale oprócz tego 20% z nich twierdzi, że ma też zaskórniaki, czyli pieniądze, które ma na boku i o których najczęściej partner lub partnerka wcale nie wie. Z badania wynika też, że poziom zaufania partnerów do siebie jest różny. Panowie znacznie częściej nie ufają swoim partnerkom, jeżeli chodzi o kwestie finansowe. Polacy dosyć często kłócą się o finanse. 10% naszych respondentów twierdzi, że o finanse, kwestie finansowe kłóci się ze swoim partnerem przynajmniej raz w tygodniu, a 63% naszych badanych twierdzi, że robi to przynajmniej kilka razy w roku.